Bracia i siostry, chciałbym, abyśmy poruszyli temat, który myślę, że jest nadchodzący, coraz bardziej aktualny, o którym wolałbym nie mówić. Nie jest to łatwy temat. To jest temat cierpienia. Myślę, że kiedy z jednej strony czytamy Pismo Święte, z drugiej strony obserwujemy to, co się dzieje wokół nas, to musimy stwierdzać, że cierpienie coraz powszechniej wchodzi w świat chrześcijański. W ogóle myślę, że w ten świat generalnie. I Pismo Święte nam o cierpieniu mówi bardzo wiele. To jest jeden z tych tematów, które odpychamy raczej, tak jak temat śmierci. Generalnie ludzie nie lubią rozmawiać na temat śmierci. Jest to temat odkładany. Komuś, kto jest chory, najczęściej robi się wszelkie zabiegi, żeby nie dowiedział się o tym, że ta śmierć jest już bardzo blisko. To jest też taki może temat podobny do tematu stomatologa. Raczej nie chcemy słyszeć, niektórzy z nas przynajmniej, nie chcą słyszeć wyraz stomatolog, źle im się to kojarzy, a zwłaszcza jeżeli to jest związane z ich najbliższą wizytą, to jest jeden właśnie z takich trudnych tematów. Świat nie mówi za bardzo na temat śmierci. Myślę, że kiedy na media popatrzymy, na telewizję, ja już od wielu lat nie oglądam telewizji, ale mniej więcej wiem, co w trawie piszczy. Jeżeli chodzi o przekaz, to raczej chodzi o zachętę przyjemności, rozrywki, atrakcje. Na temat śmierci, ewentualnie jeżeli ktoś opłaci reklamę, że jest firmą pogrzebową i chce na tym zarobić, to może wtedy się pojawi, chociaż chyba też nie. Myślę, że nawet sam Pan Bóg ze względu na trudne tematy, które on podejmuje, jest nielubiany. Bo no, często ludzie wyrażają się, że Bóg to nie pozwala na to i z nim nie wolno tego. No, ludzie wolą, niektórzy nawet wyrażają się tak ostro, że mówią o tym, no ja tam wolę w piekle, przynajmniej w karty se pogram, tam mi wszystko wolno, tam będzie swoboda, a Bóg to tylko no, mówi o trudnych rzeczach i zakazuje. Więc takie wypaczone wyobrażenia, natomiast na pewno śmierć jest tematem nielubianym nie tylko przez świat, ale myślę, że nawet my jako Boże ludzie często jest ten temat dla nas trudny. I chciałbym tu pewne myśli, korzystać z myśli, które są przekazane w pierwszym liście Piotra, ze względu na to, że jest to list, który był pisany w czasach, kiedy zaczynały się prześladowania Nerona. Chrześcijanie, do których pisze Piotr, byli w rozproszeniu, a więc oni już odczuwali skutki prześladowań i cierpienia. I jest to temat, który przewija się w tym liście Piotra. I dlatego też myślę, że będziemy sobie głównie z tego listu korzystać. I otwórzmy pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. I ja będę niektóre fragmenty, które szczególnie dotyczą właśnie cierpienia, będę starał się tu poruszać. I będziemy czytać te wiersze. W szóstym wierszu tego pierwszego rozdziału, pierwszego listu Piotra, Piotr mówi o tym, że różnorodne doświadczenia powodują nasze zasmucanie. Mówi, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. No i doświadczenie w bardzo naturalny sposób wiąże się ze smutkiem. Raczej jeżeli przychodzi jakiś ucisk, jakiś ból, jakaś zła wiadomość, jakieś niepowodzenie, jakaś trudność, czyjeś złe odniesienie do nas, no to raczej nie mamy ochoty na żarty, na lekki humor, a raczej poważniejemy i jesteśmy zasmuceni z tego powodu. Jest to bardzo naturalna reakcja. I Piotr tu mówi właśnie o różnego rodzaju trudach, które powodują zasmucenie. Ale takim ciekawym określeniem, który Piotr tu stosuje, jest gdy trzeba
zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Pan Bóg, oczywiście to jest Bóg miłości, on chce dać nam to, co najlepsze i on tylko w sytuacjach, kiedy to jest potrzebne, niezbędne, wtedy dopuszcza do tych różnego rodzaju doświadczeń do naszego życia. Jednocześnie tak to pięknie jest u Pana Boga, że jeżeli nawet jest smutek, jest trudność, to nie jest on sam w sobie. Nie pozostajemy tylko w smutku, ale Bóg razem, jeżeli jest smutek, to daje też pociechę, daje zachętę i daje w związku nawet z trudną sytuacją coś dobrego. I dlatego w tej wypowiedzi Piotra, tu czytamy też wcześniej, w tym szóstym wierszu, weselcie się z tego. No, wręcz dla człowieka nieznającego natury Boga jest to coś zupełnie szokującego. Jeżeli mówimy o doświadczeniach, o cierpieniach, to trudno łączyć to z radością. A jednak Piotr znajduje powody, dla których mówi weselcie się. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Tu też używa określenia na krótko. No, te doświadczenia w naszym życiu z naszej perspektywy są bardzo różnie widziane. Niekiedy wydaje się, że to jest cierpienie, które ma bardzo, bardzo długą fazę. Myślę, że między innymi chyba Piotr pisze tu z perspektywy naszego całego życia, czyli naszej wieczności też. I mówi, patrząc z tej perspektywy całego waszego życia, całego waszego bytu, no to jeżeli przychodzi nawet doświadczenie, to nie przejmujcie się tak bardzo. To jest tylko coś krótkiego. I to na pewno jest zachęcające, że to cierpienie, że to doświadczenie, na nie nie jesteśmy skazani bez końca, że jest powiązane z radością i z dobrym jakimś celem. I to określenie, gdy trzeba, myślę, jest tu też takie bardzo zachęcające i reflektuje nas, że jest to potrzebne do czegoś dobrego. Jeżeli Bóg dopuszcza to doświadczenie, to za tym kryje się coś, z czego rzeczywiście nawet mogę się radować. I dalej w siódmym wierszu czytamy, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tu jest jakby takie krótkie porównanie dwóch inwestycji. Jedna to jest ziemska inwestycja, no i tu jest wskazane złoto jako symbol w tamtych czasach, może jedna z najlepszych możliwych lokat kapitału, dóbr, środków, które ktoś zdobywa. Do dzisiaj zresztą jest to aktualne. I zwraca uwagę na to, że choć jest podobna zasada w uzyskiwaniu tej wartości ziemskiej, czyli tego złota, a tym jest proces próby w ogniu, wytapiania, wyrzucania zanieczyszczeń. I mimo tego, że to złoto ostatecznie ma wysoką próbę i ma naprawdę dużą wartość, Piotr tu w porównaniu nazywa to oczyszczone, cenne złoto znikomym. No, fajnie jakbyśmy tak według tego odnieśli się do ludzi, którzy właśnie tak cenią to złoto, nie? I powiem, to takie znikome złoto. Piotr znów używa tej Bożej perspektywy. To nie jest spojrzenie tu i teraz, tylko na tą chwilę, ale to jest spojrzenie z perspektywy wiecznego naszego życia. I choć zasada jest podobna, jednak okazuje się, że próba, którą jest poddana nasza wiara, albo doświadczenia, w które jesteśmy wprowadzeni, przynosi w przypadku człowieka, który swoją ufność złożył nie w złocie, ale w Bogu, przynosi coś o wiele cenniejszego. I Piotr wymienia tu trzy elementy. Myślę, że są to też elementy, do których generalnie ludzie dążą. Wymienia tu chwałę, cześć i sławę.
Jeżeli ktoś już ma dużo pieniędzy, dużo środków materialnych, to jednak chciałby być znany, chciał, aby go uznano, aby jakąś chwałą był otaczany, żeby był szanowany przez innych, żeby był sławny. Ale to jest takie bardzo egoistyczne pragnienie bycia lepszym od innych. To jest takie pochodzące z ciała, z pożądliwości, z wyrzeszenia siebie samego. To raczej nie jest związane z troską o innego człowieka, z jakąś wrażliwością na potrzeby innych. To rodzi się z czystego egoizmu i to nie jest błogosławieństwem na pewno dla innych ludzi, taka egoistyczna taka postawa, ale nie jest też ostatecznie nawet wielkim pożytkiem dla człowieka, który ku temu dąży po ludzku według ciała. Ale ta chwała, cześć i sława, o której mówi tu apostoł Piotr, jest widać powiązana z, nie jest samoistna, to nie jest cześć i chwała związana z danym człowiekiem, ale ona jest związana z objawieniem Jezusa Chrystusa. Wiemy o tym, że kiedy Pan Jezus się objawi, to On przyjdzie właśnie w chwale. Przed pierwszy raz w pokorze, jako sługa, uniżony, niezwykłym uniżeniu, a przyjdzie wreszcie jako król, jako wywyższony. Ze względu na to, że się uniżył, Ojciec go wywyższył ponad wszelkie imię, wszelką istotę. My nie znamy rangi tej chwały, ale ona zostanie objawiona. I tak jak jest powiedziane o tym, że szatan zostanie jakby powalony blaskiem jego majestatu, majestatu Pana Jezusa. To będzie coś niezwykłego, co nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ale widać, że to doświadczenie i ta wypróbowana wiara w doświadczeniach ma prowadzić, takie jest Boże założenie, taki jest Jego cel. Jeżeli nie doprowadzi, to znaczy, że gdzieś tu my nie zdaliśmy egzaminu, gdzieś tu uciekliśmy od tego Bożego procesu, ale jeżeli Mu się poddamy, to On doprowadzi nas do chwały, czci i sławy powiązanej z tą chwałą, czcią i sławą Pana Jezusa Chrystusa. I tu myślę, że w miarę jak czytamy ten list, między innymi, to jesteśmy w stanie coraz bardziej odkrywać tą pozytywną, tą błogosławioną stronę cierpień i doświadczeń. Dalej spójrzmy na wiersz 11. Tu jest wspomniane o prorokach, którzy starali się wybadać, kiedy przyjdzie ten czas, kiedy Mesjasz ma przyjść. I w drugiej części tego wiersza czytamy, ja może od początku przeczytam, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich, w tych prorokach, Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Widzimy, że tu cierpienia Pana Jezusa są jakby automatycznie powiązane z Jego uwielbieniem, albo jeszcze inaczej, z tego cierpienia to uwielbienie później ma wyniknąć. To są dwie nierozerwalne części. W życiu Jezusa cierpienia poprzedzały Jego chwałę, Jego wywyższenie. A więc kiedy patrzymy z tego punktu widzenia na znaczenie cierpienia, to widzimy, że to ma wartość i to niezwykłą. Jeżeli po cierpieniu ma nastąpić uwielbienie, to cierpienie zaczyna mieć jakieś szczególne, wyjątkowe, niezwykłe znaczenie i nabiera wartości. Pismo Święte mówi nam o tym, że Pan Jezus był, proroctwo Izajasza, Jezus doświadczony w cierpieniu, czyli Jego życie, i to jest charakterystyka życia Jezusa, to nie jest opis jakiegoś epizodu, to jest mąż boleści, charakterystyka Jego życia, doświadczony w cierpieniu. Wiecie, to tak jak o kimś się mówi, to jest człowiek, który okazał się jest wybitnym fizykiem. To jest charakterystyka może tam szczególna charakterystyka tego człowieka. Albo to jest dobry piłkarz. No to co głównego o nim można powiedzieć. Kiedy Pan Jezus jest określany, to określany jest dla Niego tą symbolem, tą charakterystyką. To jest mąż boleści.
To nie jest wielki król. To nie jest pan panów, ale to jest mąż boleści. Dlaczego tak jest nazwany? On był doświadczony w cierpieniu. Wiecie, jeżeli ktoś jest w czymś doświadczony, to znaczy się, że on z tym miał wiele do czynienia, zna się na tym, to jest, można powiedzieć, ekspert w tej dziedzinie. Ten człowiek jest doświadczony w kwestiach wyceny budynków, powiedzmy, i wtedy wiemy, że taki człowiek zna się na rzeczy, bo on wiele kosztorysów przeszedł, wiele budynków widział, on tego doświadczał wiele razy. Pan Jezus wiele razy doświadczał cierpienia i dlatego został nazwany mężem boleści. Wiecie, to co nam z natury tak obce, czyli cierpienie, dla mnie osobiście jest to coś, co wolałbym oddzielić od mojego życia, od czego wolałbym być po ludzku uwolniony. A jednak Pan Bóg ma w tym doświadczeniu, widać, szczególny plan. Jeżeli Pan Jezus przez doświadczenia przechodził i to był najlepszy Boży plan, to miało na pewno niezwykłe znaczenie. Widać, że jakby cierpienie jest zaplanowane przez Boga przed uwielbieniem. Jest jakby nierozłącznym planem, w którym Bóg prowadzi nas do uwielbienia przez cierpienie. I tu jest taka zasada, myślę, że troszkę podobna do takiej zasady naszego zwykłego życia. Jeżeli gdzieś ma być osiągnięty sukces, to przed tym musi być położony wysiłek i musi być jakiś koszt zapłacony. Jeżeli ktoś chce być, zawodnik chce być w dobrej formie, to on musi wiele potu wylać w czasie treningów, aby i musi go to naprawdę wiele kosztować. On musi być zdyscyplinowany, musi być podporządkowany. Inne rzeczy muszą pod kwestię tego treningu, tego wysiłku być podporządkowane. I wtedy można powiedzieć, on jest na drodze do sukcesu. Cierpienia są na drodze do uwielbienia. Były na drodze do uwielbienia Pana Jezusa. Pan Jezus, kiedy mówi o swoich uczniach, o swoich dzieciach, to wyraził się w taki sposób. Nie jest uczeń nad mistrza. W jakim kontekście to mówi? Mówi dalej. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. To jest takie normalne. To nie jest jakiś, to nie jest coś niezwykłego, ale to jest coś normalnego. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w świecie, który jest pod panowaniem szatana. Dla którego grzech jest naturalną i normalnym elementem funkcjonowania, a czystość i świętość jest czymś zgardzonym, jest czymś odrzucanym. I dlatego człowiek żyjący, naśladujący mistrza Pana Jezusa jest tu w sytuacji wrogiej wobec tego świata. Czytałem o przylądku. On się nazywa różnie. Przylądek w Afryce Południowej przez jednych żeglarzy był nazywany przylądkiem burz, dlatego że tam jest specyficzna sytuacja, kiedy żeglarze z osłony lądu jakby wychodzą, wiemy o tym, że tam południowa Afryka, tak mniej więcej się tam kształtuje ten ląd, to wtedy narażeni są na silne wiatry i jest tam wiele przeciwności i tam też wiele statków się rozbijało już w historii. Tam są też wysokie klify, tam są prądy, a więc został przez marynarzy nazwany przylądkiem burz. Ale są też inni marynarze, którzy patrzyli na ten przylądek jeszcze z troszkę innej jakby perspektywy, zwłaszcza w wcześniejszych czasach. Jeżeli przepłynęło się przez ten odcinek, przez tą sferę, gdzie te burze, gdzie te wiatry spore, sztormy, niebezpieczeństwa, to miało się już otwartą drogę do Indii. A w dawniejszych czasach jeżeli ktoś miał otwartą już drogę do Indii, no to znaczyło, że będzie mógł zrobić dobry interes, że będzie mógł i ma otwartą drogę do tego, aby znaleźć się tam, gdzie
może się wzbogacić, może dobry handel dokonać. Czyli to samo miejsce zostało nazwane przez tych innych żeglarzy, i to do dzisiaj jest aktualne i to się używa w sumie tej nazwy, przylądek dobrej nadziei. Dlatego tak zaczęli nazywać, dlatego że jak już tu byli, to teraz już była tylko dobra nadzieja, że są na ostatniej prostej, można powiedzieć, do Indii i że tam no, ich nadzieje się spełnią i to, co tam sobie zaplanowali, to będą mogli zrealizować. Myślę, że może być to pewnego rodzaju ilustracją właśnie na cierpienie i uwielbienie w życiu wierzącego człowieka. Jakby te dwie sfery się wzajemnie przenikają. I tak, żeśmy wcześniej mówili, oprócz burz, które przechodzimy, oprócz tych wszystkich sztormów, jest też dobra nadzieja. Zmierzamy w dobrym kierunku, bo obietnice tego, co później ma nastąpić, pochodzą od samego Pana Boga. I w tym 12 wierszu, druga część tego wiersza, Piotr pisze tak, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Popatrzcie, to jest coś niezwykłego. Pisane jest to w kontekście też tego przeżycia Pana Jezusa, cierpienia i uwielbienia. Później jest mowa o Bożych dzieciach, o tej dobrej nowinie, w kontekście cierpienia i doświadczeń, które oni przechodzą, jest też ta dobra nadzieja. Są to rzeczy tak niezwykłe, że aniołowie, którzy mają do czynienia z Bogiem od wieków, nie od kiedy, ale na pewno już długo, którzy znają Go już i wielkość Boga pewnie poznali, no, oczywiście o wiele bardziej niż my, którzy śpiewają chwała, chwała, którzy się Nim cieszą, którzy stoją przed majestatem Boga, oni, to jest po prostu coś tak niezwykłego, co Pan Bóg przygotowuje i myślę, że tu chodzi właśnie o tą chwałę dla Bożego ludu, zwycięskiego Bożego ludu, że oni by chcieli już to wejrzeć, to jest tak atrakcyjne, to nie jest coś zwykłego, nawet dla nich, nawet dla aniołów. To jest ta dobra strona, myślę, cierpienia, o którym Pan Bóg wiele razy nam tu przypomina, wspomina. Otwórzmy teraz, albo no, może właściwie tego tekstu nie będę, bo to jest jeden wiersz z Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, 11 wiersz. I Jan Chrzciciel mówi o Panu Jezusie i właściwie o tym, czego On będzie dokonywał. Mateusz 3,11 i tam Jan Chrzciciel wyraża się w taki sposób. On, kiedy przyjdzie, mówi o Jezusie, będzie was chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Myślę, że tu chyba znów przewijają się te dwie strony tego Bożego działania. Duch Święty, wiadomo, tak jak Pan Jezus mówił, dla was będzie to wspaniała rzecz, lepiej nawet niż ja jestem z wami, bo prowadzi was we wszelką prawdę, będzie wam objaśniał, będzie was pocieszał i wiele wspaniałych rzeczy będzie czynił. Chrzcić was będzie Jezus Duchem Świętym, ale też i ogniem. A czym jest ogień? W tym liście 1 Piotra, w 4 rozdziale i 12 wierszu, Piotr wyraża się w taki sposób. Nie dziwcie się, jeżeli pali was ogień, który służy waszemu doświadczeniu. Ogień, znów tak jak wcześniej, właściwie jest takim symbolem oczyszczenia. On ma moc i no, ogień, wiadomo, ma wysoką temperaturę i musi wypalić to, co jest złą domieszką. Musi oczyścić i ten proces został zapowiedziany. I znów mamy to błogosławieństwo i mamy też to doświadczenie i tą próbę, i przez które my jako wierzący ludzie będziemy przechodzić, zostało to zapowiedziane i ciągle ma to niezwykły cel, jest to w niezwykłym Bożym planie. I wracając do pierwszego listu Piotra, 13 wierszu, Piotr ze względu na to, co powiedział, co napisał przed chwilą, pisze dlatego,
ze względu na to, że to są tak ważne, niezwykłe powody, posłuchajcie, mam coś ważnego do powiedzenia dla was. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. I teraz Piotr ciągle, on ma na uwadze doświadczenia i cierpienia. I mówi, posłuchajcie, w związku z tym wasza nadzieja niech będzie nie w czymkolwiek innym, nie w waszej mocy, nie w tym, co jesteście w stanie zrobić. Na pewno już nie w waszym ja, bo ja tu dam radę, ja przemyślę, zaplanuję, zrobię. Ale w łasce, no łaska to jest coś zupełnie odwrotnego, coś niezasłużonego, coś, co ktoś mi daje, bo mnie ceni, bo mnie kocha, daje mi za darmo i to jest coś cennego. I Piotr mówi, połóżcie waszą nadzieję w łasce i okiełzajcie wasze umysły. To jest takie, no może już stare wyrażenie, ale myślę, że je czujemy jeszcze. Okiełzajcie, opanujcie, bądźcie na straży waszych umysłów. Piotr tu ewidentnie zdaje sobie sprawę z tego, jaki jest umysł człowieka. To w nas te naturalne skłonności, te nasze egoizmy, te nasze plany, te nasze rzeczy, które ciągle gdzieś tam się przewijają przez nasze życie i potem nieraz się reflektujemy i mówimy, no nie, to było marne, tego było szkoda, ten wydatek był niepotrzebny, to moje zaangażowanie w tą sprawę, to była strata czasu, a to zupełnie gdzieś tam pokiereszowało moje sumienie albo jeszcze wiele innych rzeczy. Z ludzkiego umysłu pochodzą takie złe różne rzeczy i Piotr tu mówi, dlatego, że tak wielkie rzeczy Bóg dla was przygotowuje, do tak wielkich rzeczy was powołuje, okiełzajcie wasze umysły, zmobilizujcie się, nie dajcie waszym zmysłom, waszej zmysłowości, waszej cielesności dochodzić do głosu. Co, inne określenie, jakie tu używa, bądźcie trzeźwi. Popatrzcie, czy wzywa do czegoś niezwykłego, wielkiego, jakiegoś bohaterstwa? Tylko do tego, aby nie być lekkomyślnym, głupim, dać się ponieść jakimś pożądliwościom, po prostu być trzeźwym. A być trzeźwym to znaczy się uważnie, obiektywnie, nie dać się ponieść, nie wiem, atmosferze, bo ktoś coś tam zareklamował, bo ktoś stworzył atmosferę, bo jakimś ludzkim oddziaływaniom, ale po prostu na trzeźwo patrzę na sytuację. Szukam tego, co dobre, co jest prawdziwe. Zachęca nas do trzeźwości. Dlatego, że nam się to nie zdarza? Dlatego, że to jest, to tylko w świecie takie rzeczy się zdarzają? Nie. Niestety my, mając nasze grzeszne natury, grzeszne ciała, nasze grzeszne myśli, wpadamy nieraz w takie pułapki szatana. I dlatego on mówi, strzeżcie się tutaj. I odwrotnie do tego, nie rozwijajcie tych waszych pożądliwości, tych cielesnych żądz, ale liczcie na Bożą łaskę. Zwróćcie uwagę na to, jak wiele otrzymaliście od Niego. Jak dobry dla was jest. Zupełnie na to, żeście nie zasłużyli. A macie to, dlatego że was kocha. Czyż nie jest to cenne? Czy wasza uwaga nie powinna być zupełnie, całkowicie skoncentrowana na tym, jak dobry dla was jest Bóg? I ta łaska nam okazana, związana jest też powiązana z osobą Pana Jezusa Chrystusa, tak też tu czytamy. I mówi całkowicie, nie trochę, nie w niedzielę, nie wieczorem i rano, ale przez cały dzień. Jakie cenne wskazówki, aby liczyć na Boga, bo my jesteśmy zawodni, grzeszni, upadli, pełni grzechu. Bóg jest święty, dobry, ma same dobre myśli o nas i ma same dobre plany. Dalej w 14 wierszu czytamy, pisze Piotr dalej, jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Mówi, bądźcie tymi posłusznymi dziećmi. Dzieci też mogą być nieposłuszne. I wtedy ten proces gdzieś przebiega w innym kierunku. I wtedy jest zawód, jest płacz i są zgrzyty, i jest nieporozumienie między rodzicem a dzieckiem i jest wiele problemów.
Ale on mówi, bądźcie jako te posłuszne dzieci. Pożądliwości nie dopuszczajcie ich. One kierowały wami kiedyś. Kiedyś to było dla was normalne. Ten świat dalej tak żyje, ale wy już jesteście teraz innymi. Macie o wiele wyższe cele. Macie inne powołanie. To był czas, kiedy byliście nieświadomi, tak tu Piotr też pisze w tym wierszu. One wami władały, a wy byliście nieświadomi, tak z natury działaliście, po prostu tak, jak właśnie te pożądliwości wam podpowiadały, aby postępować. I w tym to było dla was naturalne, ale teraz wy jesteście już w innej sytuacji. Macie świadomość Bożej prawdy, Bożej miłości. Mówię o zmianie celów. Mocno to zwykle przeżywamy w momencie, kiedy się nawracamy. Później nieraz mamy problem z tym, aby do tych starych celów czasami nie wracać. Tych właśnie cielesnych, takich zwykłych, ludzkich, egoistycznych. Ale my mamy teraz nowy cel i do tego nas Piotr też zachęca. Dalej, w 15 wierszu mówi coś jeszcze więcej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. I tu sam Jezus zachęca nas do tego, tak, 16 wiersz nam mówi, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest zachęta od samego Boga. Przekonaliśmy się już o Jego dobrych, doskonałych intencjach, Jego miłości do nas, Jego trosce o nas, o tym, że On chce dla nas najlepszych rzeczy. I w tym momencie słyszymy, że On mówi, posłuchaj, synu mój, moja córko, bądź święty, bądź święta. Tak łatwo, tak szybko o tym zapomnieć. A to jest nasze powołanie. Życia i pragnienia każdego dnia, aby żyć w Bożej czystości i Bożej świętości, być podobnym do samego Boga. Pan Jezus nas nie tylko pojął, ale nas odkupił. I to niesamowitą ceną. I jeżeli ktoś robi dla nas takie poświęcenie i wyraża taką miłość i chce dla nas tego, co najlepsze, to jest to taka bardzo naturalna reakcja. W 17 wierszu dalej Piotr zachęca, jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Żyjcie w poszanowaniu dla Boga. Bo Bóg, i tu znów jest inny aspekt Boga, aspekt związany z Jego osądzaniem, z Jego sprawiedliwością. I możemy powiedzieć, Pan Bóg będzie sądził każdego według uczynków. Czy zbawienie jest według naszych uczynków? Wiemy, że nie. Zbawienie jest z łaski. Wiele razy Pismo o tym mówi. Nikt z nas na to nie zasługuje. A tu mówi o tym, że Pan Bóg będzie nasze czyny osądzał i będzie je gradował, będzie je oceniał. Tu nie mamy mowy o naszym zbawieniu. Tu mamy mowę o tym, do czego Piotr cały czas zachęca. Już potem do naszego posłuszeństwa i do naszego uczniostwa i naszego naśladowania Pana Jezusa. I na pewno możemy powiedzieć, w myśl tego, co Pismo Święte nam przekazuje, że w ocenie naszych uczynków nie możemy liczyć na pobłażanie. Pan Bóg jest sprawiedliwy. I to, że nas zbawia z łaski za darmo, to nie znaczy, że kiedy staniemy przed tym sądem Chrystusowym, przed Bemą, kiedy Pan Bóg będzie teraz sprawdzał nasze wartość naszego życia, autentyczność naszej miłości, naszego poświęcenia, naszej służby, naszych intencji, szczerości. Kiedy to będzie sprawdzane, to tam już nie będzie coś takiego, że a, tu jesteśmy tacy łaskawi. Nie, tam dokładnie to będzie próba ognia. I to, co cielesne, grzeszne, ziemskie, zostanie spalone. Ostanie się tylko to, co szlachetne, czyste, co Boże, do czego właśnie Piotr tu zachęca. Tylko to, co zainwestowaliśmy bezpośrednio przez Chrystusa, w ufności do Jego łaski, we wdzięczności dla Niego, to będzie miało wartość i to zostanie nagrodzone. Wszystko inne pójdzie z dymem. Tak jak też czytamy w innym miejscu, przejdzie tą próbę ognia.
A w 18 wierszu czytamy, że wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Kiedy mamy tą świadomość, jaką cenę Jezus za nas zapłacił, to powinno nas motywować odpowiednio głęboko, odpowiednio długo, odpowiednio mocno. Wiecie, nawet gdyby nas Pan Jezus kupił za jakieś całe ciężarówki złota, no to byłoby coś wielkiego. Ale kiedy On kochał nas tak bardzo i był gotów zapłacić cenę swego życia, swojej krwi, swojego poświęcenia, swojego uszugiwania nam tutaj i stanięcia w nasze miejsce, aby stać się za nas grzechem, to rzeczywiście to wezwanie jest bardzo na miejscu. Wiemy o tym, że to nie są żadne takie znikome, znów znikome rzeczy, takie jak srebro albo złoto, ale krew naszego Zbawiciela. Jezus podszedł do naszego odkupienia z największą powagą. On cały się poświęcił. Oddał siebie cały. Jego całe życie tu było służbą i było usługiwaniem nam. To było oddanie siebie bez reszty. Jaka reakcja powinna być z mojej strony grzesznika zgubionego, straconego na postronku u szatana, który został wyzwolony, wyrwany, odkupiony i obdarzony łaską, przebaczeniem i błogosławieństwem. Jeżeli Jezus z taką powagą i z takim nastawieniem, z taką gotowością zapłacenia takiej ceny podszedł do kwestii naszego zbawienia, jaka jest moja motywacja, jakie jest moje nastawienie? XIX wiersz właśnie mówi o tym, że wykupieni zostaliśmy drogą krwią Pana Jezusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. I tak wyobrażam sobie tą sytuację, kiedy Pan Jezus przed powagą i obciążeniem win, wszystkich naszych win, wszystkich moich i Twoich najgorszych rzeczy, których nie chcielibyśmy teraz wyjawić, naszych najgorszych rzeczy, to wszystko obciążyło Jego. On był jakby winny tych wszystkich najgorszych kłamstw, egoizmu, wszystkiego, co najgorsze w każdym z nas. I czytamy, że w obliczu tego On tylko skłonił głowę, nie otworzył swoich ust. Zachował się jak baranek prowadzony na rzeź. Po prostu moc i waga naszych grzechów była tak przytłaczająca. Tam nie było żadnej dyskusji. Tam było tylko poddanie się jak baranka słusznej karze. I jeszcze jeden wiersz chciałbym zahaczyć, z drugiego rozdziału, 9 wiersz. Mówi nam tak: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Popatrzcie, ile tu tych przymiotów jest wymienionych. My jesteśmy wybrani, aby być wybranym rodem Boga, wybranym przez Niego osobiście, ze wskazaniem i ze wzrokiem miłości, nie tak po prostu hurtem, ale po prostu z myśleniem: Rafał, Ciebie kocham, wybieram Ciebie do zbawienia, widzę Twoje serce, Twoja łaska, moja łaska jest dla Ciebie. I tak takim rodem jesteśmy dla Boga wybranym, nie tylko żeby być oddzieleni gdzieś tam do innej grupy, na boku, ale dla Niego samego. Patrzcie, ile tutaj przywilejów. Jedna kategoria to jest wybrany ród, inna kategoria to jest królewskie kapłaństwo. Kapłani to byli wyjątkowi ludzie. My nie czujemy, myślę ja osobiście, powagi roli kapłanów przez wieki. Jesteśmy w innej sytuacji. Być kapłanem to było coś szczególnego.
mieć przystęp do Boga po to, aby przynieść Bogu coś, co i serce przede wszystkim, i też coś, co mogłoby wskazać, że nasze serca są skruszone. Boże, wejrzyj na nas łaskawie. My jesteśmy kapłaństwem, ale nie byle jakim, królewskim, samego króla. Stajemy przed samym królem. My już teraz wiemy o tym, my nie składamy jako kapłani nowotestamentowi, kapłani żadnych ofiar zewnętrznych, fizycznych, baranków, zwierząt, ale my składamy siebie samych. Ale przyjść przed Boga ze świadomością tego, że kiedy serce moje jest czyste, to mnie przyjmuje z radością i On mnie błogosławi. Jest czymś niezwykłym. Inna grupa to jest narodem świętym. Święty naród. Jeżeli popatrzymy na to, że oprócz świętego narodu cała reszta jest plugawa, jest kłamliwa, jest egoistyczna, patrzy na wyzysk, chce zniszczyć, nie patrzy na jaką cenę kogoś innego, jakim kosztem się bogaci, ma korzyść. Jeżeli popatrzymy na tą drugą grupę z tego punktu, z jakiego Bóg patrzy, to wszystko dla niego jest obrzydliwe. Bo to jest obrzydliwe, bo to jest niszczenie wszystkiego i wszystkiego dookoła. Ale my nie jesteśmy w tej grupie, my jesteśmy wybrani do tej, jako naród święty, który może spojrzeć w oczy szczerze, który może powiedzieć jeden drugiemu, kocham Ciebie, tak szczerze z serca, modlę się o Ciebie, myślę o Tobie, chciałbym coś dobrego dla Ciebie zrobić, w jaki sposób mogę Ci pomóc, który odnosi się do Boga, Panie, widzę, jak jesteś wielki, dziękuję Ci. I moglibyśmy tu tych przymiotów namnażać. Po prostu narodem świętym to jest naprawdę niezwykły przywilej. Z tego obrzydliwego świata, który coraz bardziej się uzewnętrznia i my widzimy coraz bardziej przewrotność i spiskowość człowieka i jego postępowanie ze względu na swój interes, niezależnie od tego, ile to będzie kogo innego kosztować, czy zdrowie, czy życie, czy cokolwiek. My należymy do tej Bożej, świętej rodziny. I ludem nabytym, właśnie to, o czym żeśmy wcześniej mówili, kupionym tak niezwykłą ceną, wdzięcznym, gotowym pójść z palmami, z wdzięcznością, z radością. Jesteśmy tym szczególnym ludem. Dlaczego? Po co? Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I znów mamy to określenie. Chyba trudno o jakiś mocniejszy wyraz tu niż cudowna światłość. Cudowne życie, cudowna rzeczywistość, niezwykła, nieopisana, niespotykana w ogóle w tym świecie. On nas przeniósł do tej cudownej światłości, rzeczywistości, swojej obecności, realności. Dlaczego? Czy jaką mamy rolę w tym, że zostaliśmy wybrani i tu jeszcze na ziemi, abyśmy rozgłaszali, jak niezwykły jest Bóg, abyśmy się Jemu przyglądali, jak jest wielki. I tak jak w objawieniu jest tam ten śpiew wybawionych, z taką wdzięcznością, Panie, który wykupiłeś nas, który zapłaciłeś, który przygotowałeś, z taką świadomością tego, że mamy i służymy Bogu niezwykłemu, nie jakiemuś tam Bogu. Nie Bogu, który nudzi już wielu ludzi, którzy chodzą, bo chodzą jeszcze gdzieś tam do takiego czy innego kościoła, nie takiemu Bogu, bo oni nie znają prawdziwego Boga. Bogu, który jest święty i doskonały, który nas kocha. To jest początek tego, ja chciałem przygotować jedno kazanie, ale niestety, jak zwykle, niestety, dzięki Bogu, kiedy zerknąłem do listu Piotra głównie, to zobaczyłem, że jest tam tak wiele pięknych myśli i tak wiele wartościowych i cennych rzeczy związanych z cierpieniem, ale nie tylko z cierpieniem samym w sobie. My nie zostaliśmy powołani do tego, żeby tylko cierpieć.
ale myśmy zostaliśmy powołani do chwały Bożej, a środkiem do tego, jednym z tych środków jest cierpienie. Dlatego jak Piotr tam pisze też, kiedy człowiek cierpi, to wtedy zaniecha grzechu. To jest jeden z przywilejów. Kiedy nam jest bardzo dobrze, to myślimy cieleśnie. Kiedy jest nam trudno, zaczynamy, tak Piotr tu mówi, zaczynamy być coraz bardziej trzeźwymi, no bo sytuacja nas do tego zmusza. To cierpienie jest tylko wtedy, gdy trzeba. Tylko do takiego stopnia, jaki jest to konieczne. Ale nie po to tylko, żeby było, ale po to, aby wprowadzić nas w Bożą rzeczywistość, obsypać nas Bożymi błogosławieństwami, abyśmy się stawali podobni do Pana Jezusa, abyśmy w tej rodzinie Bożej coraz bardziej do niej pasowali i funkcjonowali tymi przymiotami, jakie należą do Boga, a które Bóg przez Ducha Świętego rozdziela na swoje dzieci i chce nas w tym życiu oficie błogosławić, niezależnie od ceny. Niech Bóg was błogosławi i zwłaszcza kiedy, myślę, będziemy coraz bardziej cierpieć, też i głównie może jako Boże dzieci, myślę, że dobrze, kiedy będziemy też jednym sercem tak szukać tej Bożej prawdy o cierpieniu. Czemu? Abyśmy nie tylko od Niego uciekali, abyśmy nie czuli się pokrzywdzeni, abyśmy nie płakali nad sobą, ale abyśmy widzieli to, co Bóg widzi, kiedy krótko, gdy trzeba, przeprowadza nas przez cierpienie. Wiele innych pięknych rzeczy, myślę, że jak Pan Bóg pozwoli, to będziemy jeszcze razem odkrywać. Amen.